Cześć, siemano, z tej strony Matrix Da. Dzisiaj powiem wam właśnie o nowej lidze, która będzie już w FIFA 17, która będzie miała swoją premierę, czyli 29 września, albo 30, już coś takiego. No nieważne, w każdym razie tą ligą będzie to japońska liga, czyli Japan, to znaczy no Japan, J1 League, no nie wiem jak to się powinno wymawiać, no. I teraz trochę wam opowiadam właśnie o tej lidze, to znaczy no, czy jestem zadowolony i tak dalej. No bo zespołów tych to w ogóle żadnego z tych zespołów po prostu no, nie kojarzę. No i co tu mamy, że jesteśmy dumą, informujemy, że w Japonii ekstraklasa piłkarska lotu Mei Yasuda J1 League Cup i turniej J League znajdą się w FIFA 17, gdy gra uruchamia ten wrzesień. Aha, po prostu no tutaj jest właśnie takie zdania są nielogiczne, ponieważ już widziałem, żeby się automatycznie przetłumaczało, no, czyli że tak, żeby tak wyjaśnić, to chodzi o to, że po prostu są, że są dumni po prostu, że dodali nową ligę. No i jako jeden z najbardziej popularnych lig w Azji, ma globalnych fanów, właśnie jest jednym z najbardziej pożądanych lig, no według ludzi. No i tutaj wszystkie z tych właśnie 18 klubów, które tworzą tą pierwszą ligę japońską, będą po prostu mieć no takie jakie są naprawdę, mieć te herby, no i stroje. No i po prostu tutaj mamy jeszcze listę podanych klubów z J1 League. No nie kojarzę, mówię wam, żadnego z tych zespołów. Tutaj też mamy takie zdjęcie, które to wszystko podsumowuje. No i także wreszcie coś fajnego w tej lidze, czyli po prostu oprócz tych wszystkich 18 klubów, no po prostu Suita City Football Stadium, czyli to będzie nowy dom z Gamba Osaka, no to będzie właśnie to nowy stadion, który się pojawi w FIFA 17. No, tu sobie możecie go zobaczyć, jak on wygląda. No nie, jakieś znowu komunikaty. No i właśnie napisali, że będziemy mieć więcej wiadomości na temat innych lig i zespołów, no i stadionów w FIFA 17. Po prostu, czyli że chcą nam tutaj wyjaśnić, że to nie będzie prawdopodobnie ta ostatnia liga, którą dodano w FIFA 17. Liczę na to, że dodadzą jakąś jeszcze, nie wiem, może ligę chińską. Bym się bardzo cieszył, gdyby ją dodali. No bo tam wiecie, no te zimowe transfery, co tam przebiegały, to naprawdę no, mnie trochę zdziwiły. No więc po prostu będziemy czekać po prostu na kolejne informacje od nich, jaka liga będzie następna FIFA 17. No bo jak sami widzieliście, że to prawdopodobnie nie będzie ostatnią ligą. No więc możecie sobie jeszcze poczytać ten artykuł, ja go właśnie teraz znalazłem właśnie na stronie, jej wbijam sobie i ja mówię, o nowa liga, więc czemu by tego nie nagrać. No i ja się z wami żegnam, trzymajcie się i narka.